Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 5. Czy jesteście gotowi na nowy samochód koncepcyjny? W Forza Horizon 5 mieliśmy Rimaka Concept, parę tam jeszcze innych konceptów było, ciężko je wszystkie spamiętać. A teraz możemy sobie odebrać zupełnie nową Cuprę właściwie. I chyba każdy może to zrobić, nawet osoby, które nie posiadają wersji premium Forzy. Tavascan Concept Cupra z 2022 roku. Proszę bardzo, czyli już stary samochód ma cały rok. Proszę, trafił do naszego garażu, zmieniamy, wybieramy marka Cupra, która jest, o kurcze, wygląda tak, na miniaturce całkiem ładnie. Klasa B, nie wiem czy to będzie potężny, słuchajcie, elektryk. O kurde, no. Ostatnio żeśmy sobie testowali Cuprę Formentor i trzeba przyznać, że tutaj stylistycznie jest znaczna poprawa, jeśli chodzi o wygląd, nie? No i tutaj mógłbym już powiedzieć, że jeśli chodzi o design, to samochód bardziej zalicza się do klasy premium. Ale co to jest właściwie? Czy to jest SUV? Czy to jest coupé? SUV powinien mieć chyba trochę większy prześwit, ale wiecie jak to jest z tymi elektrykami. One wszystkie są SUV-y, macie nowego Mustanga SUV-a i tak dalej. Niby SUV, ale tak naprawdę to jest zwykły samochód ruchu ulicznego, bo podwyższają te samochody po to, żeby było gdzie baterię zmienić i o dobra, to jest SUV. Znaczy zmienić, zmieścić. Wiecie, bateria na podwoziu zajmuje dużo miejsca, a co prawda obniża tam środek ciężkości samochodu, to dobrze, ale przez to cała ta góra jest wyżej i stwierdzają, o dobra, macie tutaj SUV-a z większą baterią, ekstra. Wygląda fajnie, kurczę, trzeba przyznać. To jest coupé, czy co to jest? Tak. W Forzie Horizon 6 już wszystkie samochody będą brzmieć właśnie w ten sposób, o ile szóstka powstanie. Trzymaj się, drogi! Wiesz, to jest model koncepcyjny, więc tutaj wszystko może się zmienić. Za chwilę zajedziemy sobie do garażu, do tuningowni i zobaczymy, co tutaj można jeszcze poprawić. Ekran jest skierowany w kierunku kierowcy. Możliwe, że przechyla się w kierunku pasażera, jeśli coś tam naklikamy. Nie wiem. To jest model koncepcyjny, więc tak jak mówię, wszystko może się tutaj jeszcze zmienić. Mamy małe zegary z przodu za kierownicą, które wyglądają sobie tak. Zdaje się, że są dosyć daleko od głowy kierowcy, prawda? Jak myślicie? Mamy jeden bieg do przodu i oczywiście jeden do tyłu. No i póki co osiągi nie zachwycają, nie? O, w tuningowni mamy dość ciekawą rzecz. Niestety nie mamy tu żadnych pakietów poszerzeń ani nic specjalnego. Taki o, spoiler i to, ale co się tutaj zmieniło? Zobaczcie, co tu się stało. Przede wszystkim, zamiast tutaj na górze, to mamy ulepszenie silnika tutaj na dole. I możemy sobie dać uliczny motor and battery. Sport i Race, najmocniejsza wersja daje nam 670 koni mechanicznych i samochód już jest w klasie S1, chociaż ulepszyłem go już, jeśli chodzi o skrzynia biegów, to nie wiem, czy tutaj była jakaś skrzynia biegów. Nie, wał napędowy ulepszyłem i dyfer dałem wyścigowy. Właściwie to można byłoby chyba zostawić standardowy dyferencjał. Bo czasami te dyferencjały standardowe mają jakieś tam swoje unikalne funkcje. Tak samo jak zawieszenie w niektórych samochodach. Na przykład jak zainstalujemy zawieszenie jakieś tam sportowe czy coś, to samochód nieraz traci swoje unikalne właściwości, takie jak tylna skrętna oś, na przykład w Sesto Elemento, czy w, nie wiem, w Nissanie Skyline R32. Wtedy się ta tylna oś nie skręca, tutaj chyba tej tylnej osi skrętnej nie było, więc dałem sobie takie niższe zawieszenie póki co, ale zobaczcie, co się dzieje dalej. Mamy tu także słapy. I tutaj twórcy Forzy mogli trochę zaszaleć, dlatego że nie wiem, czy już jest jakaś specyfikacja tego samochodu, czy ten koncept jest już takim końcowym konceptem, czy to jest na zasadzie, o, my chcemy coś takiego zrobić, ale pewnie zanim dostaniemy homologację, to się pół samochodu zmieni, albo w ogóle nie wejdzie w życie. I tutaj mamy sobie do dyspozycji 670 koni Race Motor, tak to wygląda. Mamy napęd już na 4 koła.
Więc robimy swapa całego tego silnika i dodajemy dodatkowo jeszcze więcej mocy. I nie wiem, jak w samochodach elektrycznych się dodaje tej mocy. Chyba moc wzrasta w zależności od pojemności i mocy samej baterii, no nie? Tak to tutaj jest. Silnik oczywiście też, chłodzenie tego silnika, to wszystko trzeba tam zupgrade'ować, ale sama bateria też musi mieć, no, więcej mocy, więcej pojemności. Przede wszystkim, nie? Więc co, instalujemy sobie to, no i zobaczcie, instalujemy sobie te wszystkie bajery, ale waga nam nie wzrasta, więc tak naprawdę nie wiem, co my tutaj zmieniamy w tym samochodzie. No jakieś tam części. Okej. Wiecie, no, samochody elektryczne to jest jeszcze taka trochę czarna magia i może twórcy Fordzy niespecjalnie się orientują w tej czarnej magii. Oni na pewno bardzo dobrze się orientują, jeśli chodzi o samochody spalinowe. Jest tam kilka naprawdę wielkich głów, które ogarniają motoryzację elegancko. No ale elektryki to chyba jeszcze nie, jak myślicie? Zresztą ja też nie czuję się tutaj bossem, jeśli chodzi o znajomość samochodów elektrycznych i w ogóle tych napędów. I mamy teraz tak, 1660 kg wagi, zobaczcie, w standardzie ważył 2268 kg, 335 HP, czyli tak, no nie za dużo, nie? Znaczy no nie za dużo, no jak na standardy uliczne to sporo. Ale w Fordzie to jest raczej dla kogoś, no dla na pewno jakiegoś spokojnego gracza. Na pewno nie dla gracza, który dopiero co z Call of Duty wrócił i próbuje jakoś się tu zabawić. Mamy jeden bieg i ten bieg możemy sobie wydłużyć. O, wygląda na to, że dosyć mocno możemy sobie wydłużyć, bo... Cztery paki zamknie, jak myślicie? No, to by było ciekawe w sumie. Bo to też jest taki jakby SUV, crossover, może być coupé, może być hatchback, nie, hatchback chyba nie. Dziwne to auto jest w ciul, ale no, dobra, niech sobie będzie. Dałem tu opony sliki, więc no naprawdę wydajność powinna być fajna, chociaż to, co mówią statystyki, samochód raczej będzie prowadził się jak gówno. Nie ma się co dziwić chyba. Popadało deszczu, więc nie patrzcie na to prowadzenie aż tak. Może pojedźmy w drugą stronę, zawsze w tą stronę jadę. Muszę chatę sobie wymienić na jakąś inną. Jeszcze zajrzałem na chwilę do Forza Vista, bo byłem ciekawy, jak się tutaj do tyłu wsiada. Ale no niestety się nie da, drzwi są zamurowane. I z tyłu chyba zamontowali baterię do tego samochodu. Tak samo bagażnika nie możemy sobie otworzyć. Okej, okay. Dziwne trochę, nie? Jak na Forza Vista. Zobaczcie, tutaj całkowicie ten. Tutaj maski chyba też nie możemy podnieść. Możemy sobie tylko włączyć, wyłączyć światła. Tutaj te dokładki dodatkowe i właściwie tyle. Myślę, że zrobili to dlatego w ten sposób, że nie można sobie tych elementów wszystkich pootwierać, bo jest to samochód koncepcyjny i po prostu nie wiedzą, jak on będzie, no może z tyłu wyglądał, albo jak się te drzwi będą otwierać czy coś i nie chcieli tutaj cudować sami, nie? Chociaż trzeba przyznać, że jeśli chodzi o tą moc, to trochę nacudowali, bo wygląda na to, że... O kurde, my już 250 jedziemy. Nie no, cztery paki pękną jak nic. Cztery. Dwanaście, trzynaście. Okej, no to fantazja ich trochę... poniosła tutaj z tym samochodem. Jeśli brałbym go do jakichkolwiek wyścigów, to chyba zostawiłbym go w klasie B, bo w A to już sobie raczej nie poradzi. I robimy hopę. Cyk i na przykład zróbmy sobie, ile tu mamy. W tej, to jest klasa S2, okej. Okay. Nie wiem, czy sobie poradzę z czymkolwiek w tej klasie, tak naprawdę. Zwykłe galardo by mnie rozwaliło. Nie wiem, kurczę, chyba się przejadę jakiś wyścig. Polegnę na pierwszym, lepszym zakręcie, bo przecież co, w klasie S2 to mamy takie potwory. Sami wiecie, Brabham.
jakieś tam Pagani, zondy R i inne tego typu sprawy. Są poważne sprawy, no. No ale dodali, ktoś jakby chciał sobie zrobić taki hardkorowy samochód na jakieś, że tak powiem, rodzinne wyprawy, to proszę bardzo, Forza daje ci taką opcję. Z tego co widziałem, nie da rady zrobić tutaj konwersji napędu na tył, więc nie możemy sobie tym samochodem podliftować, nie? To po prostu taki koncept, myślę, że do tego, aby porobić sobie z nim fajne zdjęcia. No i fajnie, że w ogóle dodają jakieś nowe autka tego typu, tak? Że nie cały czas jakieś tam starocie z Forza Horizon 4 czy 3, tylko coś tam nowego się pojawia i nowego, nowoczesnego także, no. Ta motoryzacja będzie po prostu się zmieniać i gry tego typu będą się zmieniać razem z nią. Dalej uważam, że te elektryki w Forzie brzmią, no, że są za głośne. Na pewno nie powinny być aż tak głośne, jak to w Forzie jest zrobione, ale pewnie zrobili to dlatego, bo ludzie są tak przyzwyczajeni, że jak jedzie samochód, to musi brzmieć, nie? A nie każdy jeszcze elektrykiem jeździł. Chociaż żeśmy też tutaj wszystko mocno ulepszyli, nie? A, pierdicze. Ojej, wiecie co, ja sobie muszę wynająć w rzeczywistości jakiegoś elektryka. Ostatnio wynająłem sobie Mustanga Roadstera. Niedługo będzie vlogasek z jazdy tym Mustangiem na moim kanale vlogowym, na który was zapraszam. Nazywa się Corbo Vlog. Dawno tam nic nie wrzucałem, bo powiem szczerze, nie miałem czasu. Dużo mam ostatnio spraw na głowie. Jakby wam opowiadał, to byście uwierzyli, że mam tak przesrane. Ale staram się zachowywać dobrą głowę i dobry nastrój, bo chcę, żebyście wbijając na moje odcinki czuli się dobrze, a nie smutni. Ale też mam, no, w niektórych sytuacjach dosyć ciężko ostatnio. Trzymajcie się, na razie, hejas!